Bardzo mnie frapuje to sformułowanie Piotra: przepasawszy biodra waszego umysłu, bądźcie trzeźwi, pokładajcie całą nadzieję w łasce. Co to znaczy przepasać biodra umysłu? W tym kontekście też świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. W tym kontekście celu naszego powołania bycia świętymi. I być może zaryzykuję, żeby poprowadzić nas w tym kierunku, że w poszukiwaniu świętości, w wierze, w chrześcijaństwie niebezpieczne jest pozostawienie samopas umysłu. Jeśli szukasz świętości, jeśli chcesz iść drogą wiary, nie zostawiaj umysłu, intelektu samemu sobie. Myśl, używaj głowy, poszukując świętości. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy stwierdzenie Piotra, że oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. To stwierdzenie spotyka się z Jezusową odpowiedzią, że nie należy jedynie zwracać uwagi na stratę, którą ktoś ponosi w związku z pójściem za Nim, za Ewangelią, ale Jezus zwraca uwagę na zysk, który możemy osiągnąć dzięki temu. Czy to pójście za Jezusem, za Jego Ewangelią, dotyczy jedynie zakonników, księży, osób konsekrowanych? Odpowiedź brzmi nie. To pójście za Jezusem dotyczy każdego z nas. Każdego i każdej z nas, którzy uznajemy się za uczniów Jezusa. W naszej codzienności, w tym, czym się zajmujemy, również jesteśmy wezwani do tego, żeby za Nim podążać. I to wiąże się oczywiście z pewnym kosztem, z pewną stratą, z ofiarą. Ale Jezus mówi jasno, że zysk jest zdecydowanie większy od straty, którą ponosimy. Bez hojności naszych patronów nie byłoby tego odcinka. Dziękujemy.